odwiedzajcie. Świetna pogoda w Krakowie, lato, końcówka praktycznie, ale nas rozpieszcza jeszcze, dając nam troszeczkę ciepła. Mam nadzieję, że taka sama atmosfera gorąca będzie panowała, jak dzisiaj jest gorąco na rynku w Krakowie. Jesteśmy w Krakowie, w grodzie Kraka i naszych wspaniałych królów. Za nami tutaj piękne okoliczności naszych starych zabytków. Cześć! O, nasi kibice już jadą, jeżdżą, zwiedzają Kraków. Czekają, przygotowują się na mecz, pijąc pewnie jakieś gazowane napoje w żółtym kolorze, więc będą mocno zdzielali gardło i nas tutaj wspierali. Idziemy, teraz zjemy coś dobrego, wydaje mi się, pójdziemy na Kazimierzu, słyszałem, że są dobre restauracje, więc pójdziemy i spróbujemy tam znaleźć coś dobrego do jedzenia, bo tutaj jest strasznie dużo ludzi. Jakbyśmy teraz na przykład Ida Czes Park znaleźli na ławce śpiącego kolegę, myślicie, że jest duże prawdopodobieństwo, że jakiegoś kolegę na parku tutaj znajdziemy? O, jakaś znajoma twarz. W parku na ławce. Myślałem, że będzie spało, ale nie śpi. Chodź, idziemy na obiad. Idziemy na obiad, tak, zdecydowanie. To jest bardzo ważny część dnia, etap dnia, bo musimy się naładować czym? Węglami? Proponuję wziąć Meleksa. Za 5 dych może nas zawiozą, żeby my nie chodzili w taki upał. Krzysiu, chodź. Przyda nam się spacer. Chcesz coś pod pępkiem? Tak, właśnie to sugeruję. Coś sugeruję. Tak, sugeruję. Coraz częściej dotykam fałdy, której jeszcze kilka miesięcy temu nie było, więc... Też z pewnością to robisz. Zjemy coś koszernego, bo idziemy na Kazimierz. To jest jak ongiś żydowska dzielnica, więc tam spróbujemy kuchni. Do tej pory żeśmy nie próbowali, czyli schabowy i ziemniaki. Koszerny. Koszerny schabowy. Gościa wyciągnąć. No pierwszy był do trenowania, a ostatni, żebyśmy poszli na spacer. Słońce, które zaraz się skończy. Ty masz okulary, ja będę musiał mrużyć. Łazim, szukam, a nie mogę znaleźć, no. Następnym razem pod linkami mi podeślijcie jakąś restaurację, gdzie mogę tutaj dobrze zjeść. Właśnie takim innej kuchni jakiejś, nie schabowego i ziemniaki. Co nam polecicie dobrego do jedzenia, towarzysz? Schabowy, naleśniki ze śpinaki, co bardzo smaczne. Schabowy, mówiłem. Schabowy. Zapytamy Łukasza o coś. Pytań nie mam, w sumie jestem nieprzygotowany, ale z nim to nie trzeba mieć pytań, wystarczy po prostu rzucić granat, a wybuchnie, żeby nie powiedzieć brzydko, cokolwiek. I teraz jak sobie tak siedzimy i dewagujemy na temat tego, jak gra nasza drużyna i tak się zastanawiamy, to Łukaszu, jak gra nasza drużyna? Na trzy. Skaczą do góry, atakują do przodu. No raczej nie odnajdziemy tam czegoś ponadczasowego. Łukasz chce powiedzieć, że nie zbudują sobie pomnika trwalszego niż ze Spiżu. Nie, no, fajnie grają, bo wygrywają i to jest najważniejsze. Nie trzeba, to nie łyżwiarstwo figurowe, stylu się nie ocenia. Wynik końcowy jest najważniejszy. Ja mam nadzieję, że i najpierw ugramy Słowenię, a później taki mecz turnieju rozegramy w ćwiartce z Ruskimi. Będziemy się bili o medale. Też musimy pamiętać, że jest to nowa ekipa. Odwołujemy się do sukcesu z ostatniej dekady. Ja troszeczkę hamuję ten hura optymizm, bo te ostatnie trzy sezony po wielkim sukcesie, jakim było Mistrzostwo Świata w 2014, no nie dostrzegam ich za bardzo, więc to jest nowa grupa, młoda grupa. Ja mam nadzieję, że ci zawodnicy, którzy dołączyli do kadry, no będą właśnie chcieli z przytupem przywitać się w tym wypadku z europejską publicznością i to może być wielki handicap tej drużyny, bo mówimy, że są młodzi, zestresowani, niedoświadczeni. Sami kiedyś zaczynaliśmy. I też byliśmy zestresowani. To jeżeli masz dobry charakter do sportu, odpowiedni charakter do sportu, to ten stres akurat jest fajnie stymuluje w tą pozytywną stronę, więc... Nie, mi się na przykład podoba kilka charakterów, które są teraz w reprezentacji. Nie wiem, wymienię ci tutaj Bienia, wymienię ci Kaczmarka, który wchodzi i radzi sobie znakomicie tutaj. Nie widać po nim jakiegokolwiek stresu związanego z tym, że występuje przed polską publicznością pierwszy raz, więc takie charaktery na pewno potrzebują
Fajna też jest pozycja Grzeszka Łukasza, że wchodzi i pomaga. Że jest podział na pierwszego i drugiego rozgrywającego. Grzesiek fajnie się w tej roli odnalazł. Też wielkim plusem jest to, że najczęściej się pojawia na podwójnej zmianie ze swoim kolegą klubowym, z którym zna się bardzo dobrze, bo dwa sezony spędzili razem. No tak, więc... ale to nie jest tak, że widzisz, że ważny jest ten podział w drużynie. Zawsze było gdzieś w konsekwencji ta hierarchia drużyny, tak? Że każdy miał świadomość i swoje miejsce. Na dzień dzisiejszy, jeżeli mamy takie miejsce i znamy swoje miejsce w szeregu, nie wiem, Castellani zawsze powtarzał, kto ma jakie zadania, tak? Jeżeli chodził i rozmawiał z zawodnikami, ściśle określony Ruciak wiedział, że jest zadaniowcem, że wejdzie na 3 piłki do przyjęcia, że wejdzie na zagrywkę w każdym secie i że musi pomóc drużynie w tym elemencie. To mi się wydaje, że taka hierarchia, ułożenie jakby zespołu, że ty jesteś pierwszym rozgrywającym, ty pierwszym libero, ty masz pracować po to, ty masz pracować po tamto, to pomaga w funkcjonowaniu, bo nie każdy ma później nie wiadomo jakie oczekiwania, że chce być pierwszym i że chce grać i później będzie chodził nadąsany z muchami w nosie. Bo chyba nie na tym, że... Ty chodziłeś całe życie. Nie, chodziłem jak byłem drugi, no właśnie, nadąsany. Mówię, nie potrafiłeś odnaleźć się w grupie. Ale potrafiłem się poświęcić dla grupy. Poświęcić dla grupy, a ile twojego marudzenia było z boku? To trochę co pomarudziłem, ale to przeżyłeś. Widzę, że to... Nie, ja mam się świetnie, bo wszystko jest okej. To też taki poziom jakby ludzki jest bardzo ważny, bo jeżeli przyjeżdżasz na kadrę, to akceptujesz miejsce, w którym jesteś. Gorzej mają ci ludzie, którzy chcieliby być na świeczniku, bo najczęściej, jeżeli jesteś reprezentantem Polski, odgrywasz w swoim klubie tą pierwszorzędną rolę. Jesteś, odpowiadasz za wynik, za zdobywanie punktów, na przykład jak atakujący. A fajną rzeczą, że taki Kaczmarek jeszcze 2 lata temu był nieznany szerokiej publiczności, grał w pierwszej lidze w Wałbrzychu. A dzisiaj na dobrą sprawę mówimy o gościu, który jest pierwszym zmiennikiem i dostarczycielem tej pozytywnej energii, o której tak często mówimy. No ja, to tylko pokazuje, że słuchajcie, turnieje kreują nowe gwiazdy, tak? Nowych ludzi, nowych zawodników. To co powiedzieliśmy, zapisałem tam w którymś felietonie, że turniej ma zawsze zazwyczaj jednego czarnego konia. W moim przypadku akurat są to ciche konie, ciche czarne konie. Ma swoich jakichś tam zawodników, którzy stają się potem potencjalnie gwiazdami. Jak już wszyscy wiecie, na przykład Finn znalazł zatrudnienie w Asekoresowi dzięki temu, że na tym Fińczyk, że na tym turnieju zaprezentował dobrze swoje umiejętności, a jeszcze chłop na dzień dzisiejszy nie miał roboty, więc widzicie, że taki turniej też potrafi wykreować, że ktoś podpisze umiejętną umowę i tak też się dzieje, no a my tylko trzymamy kciuki za to, żeby było dobrze. Woda, nie wiem czy można jakąś dźwiękiem, fonią albo wizją określić, że to jest woda czysta, gazowana, z dużą ilością antyoksydantów i aloesu. To jest koszerny hamburger, a to jest koszerny schabowy. Iwan III groźny, no inaczej nie mogę skomentować tego zdjęcia, słuchajcie. Mogę sobie zrobić z panem zdjęcia? Pewnie, że tak. Może być? Skąd w ogóle przyjechałyście? W Częstochowy. O proszę, święte miejsce, tak? Tak, Jasna Góra. Modliłyście się już za naszych siatkarzy, żeby wygrali z wysadzenią? Tak, nie musimy się modlić, bowiem tak, że wygrają 3-0. Który chłopak jest najprzystojniejszy w kadrze obecnie? Już ja nie gram, to... Ciężko wybrać. Ciężko wybrać? Ciężko wybrać. No, którzy się myślę, podobają że najbardziej? Kaczmarek. No i proszę bardzo, jak świat szeroki, tak zdania są podzielone, od momentu, kiedy już jej nie ma w kadrze, nie ma takiego najprzystojniejszego, więc kurczę, co robić? Dziękuję wam bardzo serdecznie. Proszę. Dzięki wzajemnie. Dziękuję. Krzysztof Miniaczek. Krzysiu. Jesteśmy na kilka minut przed meczem. Za chwilę zobaczycie, jak tutaj jest głośno i gwarno. Zbiera się nam całe towarzystwo. Pomału wchodzimy razem z wszystkimi na salę i będziemy kibicować. No. Tauron Arena, chyba 15 tysięcy ludzi, bardzo przyjemny obiekt. Mam nadzieję, że dzisiaj Polacy wygrają. Take a look. Oh, it's good? It's good, sir. It's nice. This is a history. This is the chief of the museum. He is the collector of every stuff. Słuchajcie, jesteśmy
Chodźcie, wam przedstawię, tutaj jest Grzegorz. Grzegorz, przedstawię tutaj ciebie. To jest pan Grzegorz. Pan Grzegorz jest twórcą tego, co tutaj za chwilę tego zobaczycie. Tego bałaganu, tak? Tego bałaganu. To jest Muzeum Wolej Bajki. To jest człowiek, który wydębił od ludzi, u których leżało na strychu. No powiedz sam, co wydębiłeś, co to takie? Bardzo dużo ciekawych rzeczy od pana Krzysztofa wydębiłem. Bardzo dużo rzeczy, jest piękna koszulka i właśnie byśmy może podeszli do reprezentacyjnej koszulki. Widzicie, jakie stare, to z którego z 2013, to nie takie stare. To nie takie stare, ale jak ładnie pisał jeszcze wtedy. Jak ładnie pisał, jeszcze umiał pisać. Tak, pełna ręka, pełny pis. O, a tu jest igła, jest Ignaczek. O, proszę bardzo. Czerwony. Koszulka. To są wszystkie medale, jakie zdobyła polska reprezentacja w historii. Zobacz, w 62, zobaczcie, to jeszcze mnie nawet wtedy w planach nie było. 79. Część po tej stronie ja. Ja swoją krawicą. To jest puchar z moim udziałem, a ten puchar jest, zobaczcie, 74, no to długo, jeszcze 4 lata miałem do tego, żeby przyjść na ten świat, no. Ale jak to mawiają, historia lubi zataczać koło. Masz tą podkładkę? Mam. Już pomalowany? Tak. Co, zaczynamy bój, barażowy bój, hymny, dobrze nastawienie, Polacy, a my jako obserwatorzy, tym razem z boiska, poza boiska, trzymamy mocno kciuki. Krajobraz po bitwie, panie. Nikt się nie spodziewał takiego wyniku i takiego obrotu sprawy, że zakończy się to w ten sposób. Z mojego punktu widzenia trzeba wyciągać tylko i wyłącznie pozytywne wnioski. Porażki, nieodłączna część sportowego życia. Dzisiaj Polacy ponieśli porażkę, ale mam nadzieję, że wyciągną z niej odpowiednie konsekwencje, odpowiednią naukę. Niech ich wzmocni ta porażka. Jest kilku młodych, perspektywicznych graczy, na których tutaj warto postawić. Warto przemyśleć, jak poprowadzić dalej tą reprezentację, bo potencjał na pewno jest, ale nie był teraz tym razem wykorzystany. Niestety. No my zostajemy dalej na Mistrzostwach Europy i kibicujemy. Nie wiem komu. Komu byśmy kibicowali dzisiaj? Zobaczymy. Każdy ma swojego faworyta. Ja też mam swojego dzisiejszego faworyta. Zobaczymy, czy się okaże, że ten faworyt wygra. Na dzień dzisiejszy kończymy turniej jako Polacy, a zapraszam was do kibicowania pozostałym drużynom. Cześć!